Witam was moi kochani na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Dzisiaj mam do was coś superanckiego, czyli mafinki, babeczki z czerwoną porzeczką. Sezon jest na całego, owoców mamy pełno różnych i trzeba to wykorzystać. Kochani, te mafinki ja piekła z serkiem, z serem w środku. One są fajne, takie mięciutkie, są wilgłe. Ta czerwona porzeczka jest wiadomo kwaskowato, ale do góry zrobiła się taki frosting. To jest taka jakby glazura z serka, trochę z cytryny i z cukru pudru. Ona jest słodko i to naprawdę super komponuje z tą kwaśną porzeczką. I tak, tu wam pokażę, jak one wyglądają w środku po przecięciu. Fajnie wyglądają, super, z takim czerwonym kleksem. Bardzo fajnie to wygląda. Jak widzicie, one nie są w nic suche. Są fajne. Kochani, smakują przepysznie. Są wilgłe, nie są właśnie suche. Nie trzeba w ogóle nawet tego zapić. Pycha! Także polecam do wykorzystania recepty, do pieczenia. Są wakacje, można z dziećmi tak samo coś upiec, czy z wnukami. To zawsze jest fajna zabawa przy pieczeniu. Także polecam i zapraszam na mój filmik i do następnego razu. Pa, pa! I tak, bierzemy się za nasze babeczki. Potrzebujemy 100 g miękkiego masła, 80 g cukru, 2 jajka, 100 g serka takiego zwykłego, 30 ml śmietany, kremówki, trochę wanilii lub cukru waniliowego, 170 g mąki z łyżeczką proszku do pieczenia i 100 g czerwonych porzeczek. No i oczywiście potrzebujemy foremki papierowe i blaszkę. I tak, do misy miksera dajemy masło, cukier i wanilię i to wszystko razem ubijamy gdzieś około 2 minut. Następnie dodajemy 2 jajka. Razem chwilę mieszamy. I tutaj dodajemy już serek. Mąkę z proszkiem do pieczenia przesianą. I wszystko razem mieszamy. Tylko tak długo do połączenia składników. Tutaj pomagam sobie trochę jeszcze szpachelką, żeby te boki mi się dobrze wymieszały. I jeszcze raz krótko zakręcę. I ciasto jest gotowe. Następnie dodaję czerwoną porzeczkę. I ręcznie już za pomocą szpatułki wymieszam. I będę teraz nakładała babeczki już do foremek. Piec załączamy sobie na 175 stopni, góra-dół. Porcjonujemy na 12 babeczek. I pieczemy przez 30 minut. I tu już są moje babeczki gotowe. Bardzo fajnie się upiekły. Poczekamy, aż przystygną. W tym czasie przygotuję na babeczki taki frosting, czyli taką jakby glazurę. I do tego będę potrzebowała 3 łyżki serka, 4 łyżki pudru cukru i do tego dodam 2 łyżki cytrynowego soku albo soku z cytryny i wszystko bardzo dobrze wymieszam. I teraz smarujemy wystudzone babeczki.
Na górę daję trochę czerwonej porzeczki do dekoracji i tak dekoruję każdą babeczkę. I babeczki są gotowe, bardzo gorąco je polecam. Dziękuję Wam za to, że ze mną jesteście. Proszę Was o suba, o lajka i do zobaczenia.